Ale dzisiaj prezentacja piątego telefonu od obowiązku świata w wojnie. Tak, to jest gra Call of Duty World at War. To jest gra tym razem o czasach II wojny światowej. No, to jest fajne, ale dobra. Mamy albo recruit, albo regular hardened, albo weteran, to jest... Albo możemy mieć rekrutę, albo regularnym, albo utwardzanym, albo weteranem, ale bierzemy... No, tu jakiś tam mój nasz. Ja to wszystko przetłumaczyłem oprócz tego, bo tego już to jest za dużo. No, ale tam też przetłumaczyłem, żebyście mieli spokojnie, o co tam chodzi. No, jesteśmy jakimś tam prywatnym młynarzem, private miller. No i tyle, tyle wam jest potrzebne, tutaj się ładuje, więc na tego nie czytajcie, bo no nie wiem. No. O. No. 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 Tyle. Tyle. Trochę już pograłem, tą misję znam. Tak, ale nie pamiętam w sumie. Nie, inna misja była wcześniej. No nie, nie pamiętam tego. Może tam go... Patrzcie! No! Vietcong, te Japończyki! No, ja to wiem, ja to jestem dobry z historii, to wiem. Chyba, że nie wiecie, ale ja mam wszystko mówię, to są Vietcong, te Japońce. Patrzcie! Papieros mu kazał palić. Rozumiem. No. I jeszcze noże, bo nie chciał palić. No. No. Mojego kompla? Jeszcze nie grałem, no to jest. A. Zostaw mnie. O. Ale ma fajną WZT. No, to są nasze prawdziwiaki. No, ale dajcie mi broń, to już potrzebam tych Japońców. Hop! A, i mamy klamkę. No. Ale po co mi taki krótki? Daj tam mi tego. O, pepeszka. I, o, tamtego jeszcze. Ariaska. Ariaskę dajcie. Oho, proszę. No. Teraz to postrzelamy. No. Bang. Bang. To jest super. To mówię wam. Polecam wszystkim fanom dobrego zabójstwa. Ta gra jest naprawdę super. Dla wszystkich was. No nie wiem, jak ja teraz dobre gry znajduję. Ostatnio to sobie grałem inne takie głupie gry, a to jest super. Ale tytułnik ma ta normalna, nie jakieś racje żywnościowe. Kolejna gierka dla waszych kompli, co nie dojadają frytek. No. Nie, no to jest najlepszy symulator zabijania Japońców, który widziałem. Masz. A! No. Proszę, ale go tym. Nożykiem, magneciakiem. No, no, no. Nie! Patrzcie, jak się Japoniec podpalił. A nie, to dasz! No! No patrzcie, o, jaką miał blisko wodę, patrz ta! O, co w ogóle odwalił? To jest najlepszy symulator zabijania Japońców. Polecam wszystkim fanom zabijania Japońców. Jak ja ich nie lubię... No, masz! Aha! Bang! O! Co? Tutaj... Czego tak się, że ty odba amunicjów? Właśnie wiecie, sobie denerwuję w grze? Że wasze wrogi to mają nieskończoność amunicji. Patrzcie, jak on strzela. A ja? To... muszę ładować. Co ty powiedziałeś, że chcecie... To patrz, jak on szybko... No... Co? No kto? Tu! Ja pier... Prawie mnie zabili. Ale się wystrachałem nieźle. A, ale co po tej amunicji, jak w ogóle nawet nie umiał trafić nikogo. Ale dobre. Idziemy. I tak w ogóle się tak coś boję, tak cicho gadają. A staje się nie dziwię. O, te to w ogóle ma fajną WZ i ma jeszcze taki miecz na plecach.
Skąd to się urodził? Średniowiecza? O! Co jest? Ja pier... Pułapkę od chrzcielisa zgapili. Ale to teraz zwierzęta, nie na ludzi. Japońcy, to tak nie lubię ich za to. Patrzcie. Aż ustrzelę. Aaa, tam. Japońcy to. To jest właśnie taki Wietkong. To jest druga moja światowa. Wietkong, Japońce. Akcja dzieje się na jakichś wyspach. Na Oceanie Pacyfikowym. No ale widzicie, Call of Duty to jest też dobra gra, bo ona bawiąc uczy bawiąc. To jest bardzo dobra gra, bo widzicie to, możecie nauczyć geografii i was mama się pyta, wy tylko grata i grata, a wy się uczycie geografii. I mówię, o, think. Pięknie. Masz. Ale ich tutaj dziubię. Masz, ty. Ty. A co śle pole? Patrz ta. Ja wiedziałem, że jestem... Że nawet nie jestem weteranem, tylko że jestem takim rekrutem, czyli że dostał słabsze bronie. Bo rekruci to mają lepsze... weterani to mają lepsze bronie, a rekruci to mają słabszą i ze słabszymi broniami wszystkich zabiłem. A na weteranie to by ich jeszcze lepiej zabiłem. Bo miał jeszcze raz jeszcze bronie, na przykład by miał takie dłuższe ten miecz. Znaczy, no... Bagnet. I podobno nawet więcej kompli ze mną. A tutaj patrzę, na rekrucie to mam tylko kilku kompli. O! Proszę. Zawsze się dobija, pamiętajcie. Co jest? Ja pier! Wstali! Nie mogę! Nie umarli, no! Tak to jest, jak się je dobija właśnie ofiar. Proszę. Co? Jeszcze mnie zabili. Ale uja, tak to jest jak właśnie się dobija ofiar. To jest takie nieśmiertelne. Ja nie mogę, nie umarli. No, raz go dziabnę. No. Co? Ale czemu ich taki nabiało tak... Tak palą. Tu, 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 tu. Nie no. Ja pier... Już drugi raz. Ale dobra, teraz będziemy ich normalnie... Wszystkich tych... Oni chcieli nas oszukać. Że niby leżą, ale my ich zabijemy. No wiecie, że są nieśmiertelni, ale... Powiem tak, od... Kuli... Z pepeszy to każdy umiera. Bo nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy. Każdy umrze z pepeszy. No, dobre. Hop, granat. Skąd? Ale ja to najbardziej lubię z tego wid... Znaczy tego bagneta, bo to mi się kojarzy właśnie jakby widłami. Bo ja tu w widłach jestem zaprawiony. Ale dobre. Tu jeszcze, tu, pad, pad. Siad. No! No! Nie, tylko nie gra nas! To w ogóle takie... Te granasy, petardy... A nie wiem. Bo w twoje to często petardy. No! Co jest? Pchaczam? Fy. Dobra, mam, że to mi się to jednak nie grałem. Chyba ją pominęłam, bo mi tata przeszedł, bo bym się bał, ale ja się nie boję. No, super! Mam po tym ogniu iść. Ale! I to jest polecam wszystkim fanom gier, które mają najwyższy poziom akcyjności. No. Czy wy mieliście grę, w której możecie tak normalnie takich wbijać? Jak mi się podoba, jak mogę ich bez oporów, tak po prostu i tak dziób. I oni w ogóle wtedy... Patrzcie, bum! Wóz. Wóz. No. No. No teraz tak. Paszta. Jak tam gdzie oni strzelają do nich, a ja wystarczy tak sobie pobiegata i macie te wszystkie... O, patrzcie. Ze skoku. Proszę. Jaki to jest dobry symulator
zabijania tych Japońców. Tu. Kto? Ty jeszcze? Co? A, ja pierwamy tu się ukryśła. Ścieka. Bobę podkładamy normalnie jak konterze. Haha, jak konterze. O. A idziemy. Gdzie mam iść? No, o, tu. To. Co jest? O! No i znowu zginę. A nie. Ale ma cela. Ale on, widzieliście jaki fajny wieczór? Jednak myślałem, to ten sam co nasz ten kolega w WZ-cie. Taki sam ma. Taki miecz. No, polecam wszystkim fanom dobrego zabójstwa tą grę. Wszystkim co by chcieli, nie lubią Japońców. Wszystkim tym polecam. Bardzo fajna gra, fajne bronie. Wszystko jest super w tej grze, dopieszczona na maksa. Uważajcie na siebie. Ale.